Cześć! Cześć kochani, witajcie. Po raz drugi dzisiaj jedziemy kamerą Asusa. Staraliśmy się, słuchajcie, tą drugą, nie szerokim kątem, bo tą, która ma troszeczkę większą matrycę, kątem, ale, no. Ale naprawdę no, jest tak wąski. Nie, jest za wąski, nie obejmuje nas po prostu. Dajemy mu drugą szansę. Dzisiaj się dusimy, bo wyłączyliśmy klimatyzację, która szumiała w poprzednim odcinku. Jest to tak w szklarni. No, więc jeżeli teraz coś szumi, to tylko dlatego, że trochę uchyliłem okno, żebyśmy się tu nie udusili. Bo wiecie co, upał jest masakryczny. No ale to dobrze, no jest piękna słoneczna pogoda i co? I piękna Xperia zadebiutowała dzisiaj w Warszawie na polskim rynku. No zobaczymy, słuchajcie, mam takie powiedzmy trochę mieszane uczucia. Telefon w sumie fajny, ale nie będziemy się może o nim rozgadywać, bo o nim opowiadam w osobnym materiale. Będzie podlinkowany pod filmem, więc żeby tak tylko zasygnalizować. Tam się pojawił jeden komentarz, że nie wspomniałem o tym, że nie ma ładowania bezprzewodowego. No kochani, nie ma. Nie wspomniałem, bo po prostu nie było o czym wspominać, bo jest nieobecne niestety. Trochę dziwne. No ale nie jest to jedyny telefon, w którym tego zabrakło, więc... Gdybyście nie śledzili na bieżąco ani naszych materiałów, ani telefonów, które się pojawiają, to ja tylko dopowiem, że debiutowała Xperia 1 firmy Sony. A, no właśnie. To jest ten smartfon z OLEDowym wyświetlaczem 4K o tym dziwnym stosunku boku 21:9, z Corning Gorilla Glass 6 IP68 z maciupeńką baterią 3330 mAh. No to trochę niepokojące to jest. Trzema oczkami z matrycami 12 megapikseli. Każde oczko jest dosyć wyjątkowe w branży, bo zazwyczaj one jednak są zróżnicowane bardziej. Tutaj to są bardzo podobne matryce, przynajmniej jeżeli chodzi o rozdzielczość, z oczkiem 8 megapikseli z przodu. W promocji, słuchajcie, ona ma kosztować 4399 z bardzo dobrymi słuchawkami. Jeżeli zamierzacie się na Xperię, to jest bardzo dobry moment, żeby kupić, dlatego że to są naprawdę bardzo fajne słuchawki. Ja na stałe noszę słuchawki Sony, te z wyciszaniem szumów. To są jeszcze lepsze. Nie to, że jakoś chciałbym strasznie reklamować, ale to naprawdę jest bardzo dobry sprzęt do słuchania muzyki. Nawet jak nie potrzebujecie słuchawek, a nasadzacie się na tą Xperię, to jest dobry moment, żeby kupić. To prawda, na początek zapłacicie drożej, ale część kasy wróci do Was. Możecie kilka stówek urwać z ceny telefonu, sprzedając słuchawki. I oczywiście ja tego nie powiedziałem, bo to no, nie powinno się tak robić teoretycznie. Globalnie rzecz biorąc jest tak, że ta Xperia w promocji kosztuje 4400, słuchawki kosztują około 1300 zł. Tak? No. Rachunek jest stosunkowo prosty. Xperia już bez słuchawek po promocji będzie kosztowała 4000. W związku z tym teraz 4400 plus słuchawki za 1300, później 4 bez słuchawek. Policzcie sami i będziecie mieli. W związku z tym, broń Boże, Was nie namawiam, jeżeli akurat nie potrzebujecie ani smartfona, ani słuchawek, to nie ma, ale gdybyście potrzebowali jedno i drugie, to jest dobry moment na to, żeby się zdecydować, jeżeli nie wiem, jesteście fanami Sony, jeżeli uważacie, że to są bardzo fajne smartfony, że warto spróbować, albo po prostu szukacie nowego smartfona i akurat ten Sony Wam się podoba. Ja przypomnę tylko, że to jest premiera pełzająca. Adam mówi, co prawda, dzisiaj o polskiej premierze. My po raz pierwszy smartfona widzieliśmy właśnie w Barcelonie, to było w zeszłym roku na jesieni. Później go widzieliśmy jakiś, nie wiem, miesiąc temu pewnie, czy niecały nie, miesiąc temu. Nie, dwa tygodnie temu to było. Tak? No, poważnie. Dwa tygodnie temu go widzieliśmy, kiedy miał mieć premierę na targach elektroniki w Nadarzynie pod Warszawą. Też tak wzięliśmy go właściwie na moment do ręki, bo też jeszcze nie do końca był gotowy. I ta premiera, na której był Adam, miejmy nadzieję, że to już jest premiera definitywna. To już jest oczywiście... Ale to słuchajcie, Sony znalazło sposób, żeby się pokazało dużo materiałów na temat tego telefonu, bo już zrobiliśmy trzeci dzisiaj. Ta tygodniówka jest czwartym. Nie, dla mnie to jest, przepraszam bardzo, niepoważne troszeczkę, jeżeli chodzi o ustalanie czasu premiery, promowanie urządzenia i tak dalej. Sorry, ale to nie jest moja bajka, ja tego nie rozumiem po prostu. Marketingowcy się na tym znają, mam nadzieję, że wiedzą co robią. Życie to nie jest bajka. Poza Chińczykami debiutowała jeszcze Motorola Moto Z4. Wczoraj ona debiutowała w Stanach Zjednoczonych na razie wyłącznie. Właśnie. Nie wiem, kiedy się pojawi na innych rynkach. Ani widu, ani słychu. Możemy Wam powiedzieć tyle, że ma OLEDowy wyświetlacz 6.4 Full HD Plus z kropelką. Co jest dziwne, nowe chyba w Motorola, ja nie pamiętam, żeby któraś Motorola miała czytnik linii papilarnych z wyświetlaczu. Oparto ją na Snapdragonie 675,
jedna tylko konfiguracja pamięci jest w Stanach 128 giga flesza, 4 giga RAM. I tu ci wejdę w słowa, bo tak zauważyłem, że ostatnio w ogóle Motorola puszcza telefony w jednym zestawieniu pamięci, w jednej konfiguracji i w sumie to jest fajnie, bo nie można się pogubić, no to jest ten telefon i koniec, a nie tak jak mamy w testach, nie wiem, mocniejszą wersję, wy potem kupicie słabszą, mówicie, że jest inaczej. Żeby uściślić jednej konfiguracji pamięci na jednym rynku, na innych rynkach bywa bardzo no, ale tak, no to poniekąd masz rację, ale wiesz, wiele firm jest takich, że masz na jednym rynku ze cztery konfiguracje pamięci, nie? Tak czy inaczej, ma bateryjkę tylko 1300 mAh no, z ładowaniem szybkim 12-watowym. Ma dwa aparaty, jeden z tyłu, jeden z przodu, 48-25 megapikseli i w promocji jest sprzedawana z kamerką, z tym takim specjalnym, z kamerką 360 stopni za 1930 zł. I już wiecie skąd się wzięła, oczywiście po przeliczeniu z dolarów, bo u nas nie jest dostępna, to jest przeliczone z dolarów, co Jacek powiedział, ale właśnie bateria jest mała dlatego, że ten telefon jest bardzo płaski, smukły, ma 7,3 mm grubości, ile dobrze pamiętam, a to dlatego, żeby można było do niego podłączać te moduły Motorola Moto Moc, czyli wymienne moduły. No i możecie sobie kupić bodajże 200 parę złotych kosztuje taki moduł dodatkowej baterii i już problem rozwiązany, oczywiście pod warunkiem, że kupicie ten telefon, bo ja prawdę mówiąc specjalnie powodu nie widzę, jakoś mnie akurat ta Z-ka nie porwała. To znaczy dziwne jest to, że rzeczywiście są pojedyncze aparaty, no, taki... no przyzwyczaili nas wyższy do średniak, tego, że jednak nie? Jednak montują albo szeroki kąt, no. Albo aparat tele, szczególnie już nawet piątkę do rozmywania by dali, nie? Dla oni się tam chwalą, że ona będzie robiła lepsze zdjęcia nocne i publikują nawet tam jakieś fotki. Tak, no prawdopodobnie będzie robiła lepsze zdjęcia teraz nocne. Wszyscy mówią, że tam zdjęcia nocne robią. Tam jest 4 piksele w jednym przy tej 48 megapikselowej matrycy. Tak, no bo to jest matrycy. Ta, co robi 12-megowe ale... zdjęcia tak naprawdę, bo łączy 4 piksele. Ona ma również z przodu te 25 tak. Megapikseli dzielone na 4. Także też tam jest. Też jest na tej samej zasadzie łączenia pikseli. Coś z takiem wypada. I to by było tyle, jeżeli chodzi o takie najbliższe na premiery. Natomiast cała reszta to są premiery chińskie albo indyjskie. No to wszystko to są smartfony chińskie. Warto by powiedzieć może o Redmi, bo zadebiutował... A to nie jest chiński smartfon? No jest, ale no chodzą mówię, słuchy... Wyłącznie chodzi o smartfony no na razie chińskie tak. Na razie tak, chińskie, ale tak. One mają do nas trafić jako Mi 9T i Mi 9T Pro. No mówisz nie po kolei. Mów po kolei, bo później ludzie nie będą wiedzieli o co chodzi. Adamowi chodzi o Redmi K20 i o Redmi K20 Pro. Po pierwsze została rzucona plota, że wystąpią jako po co ta nowa marka, no, która jest submarką właściwie. W Indiach prawdopodobnie. A po drugie jest informacja taka, że w Europie one rzeczywiście nie ukażą się pod nazwą K20 Pro i K20, tylko jako Mi 9T i Mi 9T Pro, tak? Tak, dokładnie. Taka właśnie jest informacja. A same telefony, no, warto odnotować, wyróżniają się tym, że mają peryskopowy aparacik przedni, czyli taki wysuwany z góry, czyli co za tym idzie, mają wyświetlacz bez ramek. Jeden ma Snapdragona 855, ten oczywiście model Pro, ten bazowy ma Snapdragona 730. Siadam chyba o nich w zeszłym tygodniu mówili, jeżeli pamiętam, bo ja je duże akumulatory, oczywiście matryce 48 megapikseli, ale dwie różne. W jednym jest 586, a w drugim jest... oczywiście od Sony mówimy matryce. A w drugim jest 582. W drugim jest IMX 582. Jezu, ja zaraz się roztopię tutaj. Chyba mamy z 50 stopni w aucie. Jest tak, że mają identyczne wyświetlacze 6.4 Full HD+, oba mają wysuwane w kamerki, jak Adam powiedział, oba mają czytniki linii papilarnej w ekranie. Różnią się procesorami, tak jak powiedział Adam. Zestawy pamięci są stosunkowo podobne, baterie są identyczne, bo to jest 4000 mAh, różni się szybkie ładowanie, dlatego że w wersji bez Pro jest 18-watowe, w wersji z Pro jest 28-watów, także jest całkiem nie najgorsze. Natomiast różnią się oczywiście również, jeżeli chodzi o ceny. Jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie, nie wiem, zanotujcie albo zajrzyjcie do newsa. 6,64, zacznijmy od K20, czyli od T9, tak. Przepraszam. 6,64, 1120, 6,128, 1170 zł, 8,256, 1450 zł. I wersja Pro,
664 1400 zł, 628 1450 zł, 828 1560 i 8256 1680. Ceny oczywiście przeliczane bez podatków, przeliczane w nażywca. Jeżeli potrzebujecie podatek, trzeba dorzucić tam te 20 kilka procent i jakąś stówę będziecie mieli prawdopodobnie cenę u nas. Co prawda Adam tam wylicza, jemu wychodziło o stówę taniej i Xiaomi ale to stosuje ja w Europie ja tak strzeliłem, tak. Ale jak znajdziecie newsa Adama, który pisze tam o tym T9 czy G9T w Xiaomi Mi, to jak dorzucicie do tych cen stówę, to będziecie mieli cenę realną. Daj Boże, żeby ceny były takie jak Adam tam. Tak, no ja prognozuję, prawda, nie przeliczając wprost, tylko już biorę poprawkę na to, że w Polsce no, Xiaomi ostatnio kalkuluje dosyć dobrze te ceny. No, powiedzmy to wprost. To znaczy tam jest taki problem, że w chińskich cenach jest różnica, słuchajcie, pomiędzy dwoma słabszymi wersjami, na przykład 50 zł. Natomiast te ceny europejskie, no, teraz, bo tamta różnica jest znacznie większa pomiędzy dwiema wersjami. To jest przedziwne zupełnie, no ale cóż, no, nie my zarządzamy ekonomią światową. Nie byśmy to zarządzali, to byłby niezły bajzer, powiem szczerze. A skąd wiesz? No wiem. O Jezu, jaka dziura, bylibyśmy najlepsi. Dobra. Vivo, dwa nowe modele Vivo w tym tygodniu wyskoczyły, Vivo Z5X i Vivo Y15. Najpierw zajmiemy się tym pierwszym, jest troszeczkę lepszy, ma IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, Full HD+, z dziurką jest w ekranie, znaczy z dziurką na przedni aparat po lewej stronie, czyli po tej u Was po prawej. Oparto go na Snapdragonie 710, są co najmniej 3 wersje pamięci, 4 nawet tutaj widzę. To co fajne, to jest 5000 mAh, jeżeli chodzi o bateryjkę, 18-watowe ładowanie. I jeżeli chodzi o wersję pamięci, 4,64 giga w przeliczeniu 777 zł, 6,64, 830, 628, 950 i 828, 1110 zł. Natomiast ten drugi jest IPS-owy, ma mniejszy wyświetlacz, jest troszeczkę bardziej kompaktowy smartfon, 6,3 cala i tańszy, dlatego że ten wyświetlacz tutaj ma rozdzielczość niższą, to jest tylko HD+. Z wysuwanym aparatem jest również. Czytnik linii papilarnej w ekranie, Snapdragon 710. Nie, źle czytam. Tak wiedziałem, że coś mi ta specyfikacja idzie. 6,3. Helio P22, nie Snapdragon, wybaczcie. 6,64 giga pamięci, 5000 mAh, również bateryjka. To jest to, o czym mówiłem, że Chińczycy zaczynają... O, Adam krzywi... Łódzkie drogi. Adam krzywi staty. To jest to, o czym mówiłem, czyli to, że pojawiają się baterie 5000 mAh. Zestawy aparatów z tyłu 3, 13, 8 i 2, z przodu 16 megapikseli. W promocji, jak Adam podał, on kosztuje w tej chwili w 770 zł w przeliczeniu. Po promocji będzie ponad 100 droższy, także gdyby ktoś chciał, chociaż ja naprawdę nie radzę w Indiach kupować. Ale jeżeli ktoś jest chętny, nie ma właściwie żadnych przeciwwskazań. Pod sam koniec tygodnia ukazały się dwie maszynki. Jedna to jest Oppo Reno Z z AMOLEDem 6,4 cala, Full HD, Corning Gorilla Glass na wyświetlaczu, kropelkowym noczem Helio P90. Tych wersji pamięci jest tam całkiem dużo. Bateryjka jest ponad 4000 mAh z szybkim ładowaniem, tym wokiem 3. 48 megapikseli plus 5 z tyłu, z przodu 32 megapiksele i dwie wersje pamięci 6256 i 828. Najdziwniejsze jest to, że smartfon występuje w czterech wersjach kolorystycznych. Są dwie dosyć fajne, bo jest biała i jest pomarańczowa, tylko że tej białej i pomarańczowej nie ma w tej jakby no, dla mnie wyższej wersji, tak? Bo zwróćcie uwagę, co oni znowu zrobili. Znowu zrobili tak, że jest więcej RAMu, mniej flesza w jednej wersji, w drugiej jest mniej RAMu, więcej flesza. Ale cena jest jedna dzięki temu. Cena jest 1400 zł. Czyli uprości cenik. Nie do końca mi się to podoba, powiem szczerze, że nie ma dodatkowego tego. I mówiłem, czy nie, ta pomarańczowa i biała tylko w słabszej wersji pamięci.
Mówiłeś, ale wiesz, łatwo to wytłumaczyć. Chcieli ulżyć sprzedawcom. Sprzedawca musi pamiętać teraz tylko jedną cenę, a nie dwie. Fajnie, wiesz, to podoba. Ciekaw jestem, czy jeżeli u nas się przypadkiem zupełnie to Renault Zet pojawi, też ceny będą identyczne, czy tylko jedna wersja pamięci na przykład. Wiesz co? Chyba się nie pojawi, bo nawet dopytywałem, bo się pojawiły od razu tak, dorzucę dwie nowe wersje kolorystyczne Oppo Reno tego złotego i się dopytywałem, czy będą w Polsce. Usłyszałem, że nie. Jest tylko czarny i zielonkawy. Wersje koloru obudowy. Fajna taka pomarańczowo-łososiowa. Oni to Rubin, nie pamiętam, jakoś tam nazwali, z facetami się o kolorach nie gada, a druga taka artystyczna odjechała. Tydzień średniaków tak naprawdę. Ostatnim, który ja sobie wynotowałem smartfonem, który miał premierę w tym tygodniu, był Meizu 16 XS z AMOLEDem 6.2, czyli najmniejszy chyba z tych, o których dzisiaj mówiliśmy, w smartfonów, Full HD. I to jest dosyć dziwne, dlatego że to jest smartfon bez notcha. On ma bardzo duży wyświetlacz, bardzo malutkie, znaczy w stosunku do przedniej części, bardzo malutkie ramki, bardzo cieniutkie na górze i na dole. Na górze umieszczoną, no margines jest mniej więcej taki, żeby umieścić oczko przedniego aparatu, bardzo malutkie. Właśnie chciałem powiedzieć, że oni tam jakiś pomniejszony moduł zastosowali, ten Slim taki. Z tych nowszych. W każdym razie aparacik, który tam się mieści, to jest, no i zgubiłem się, 16 megapikseli, także matryca nie jest jakaś bardzo maciupeńka. Z tyłu jest z kolei 48, 5 i 8, trzy aparaty. Jak dziwnie. Snapdragon 675 i wersję pamięci 64 albo 128 flesza i jedna tylko wersja pamięci RAM 6 giga. Strasznie oryginalnie. Są ceny za 664 950 zł, za 628 1120, czyli różnicy jakby ogromnej nie ma. Warto wziąć tą większą. U nas też szanse na pojawienie. Nie. Polski oddział chyba nawet nas informował. Tak, ale że on późno będzie jakoś. Ale że będzie, tak, że będzie. No i nie pamiętam, chyba coś o trzecim kwartale pisali, zdaje się. Także jest szansa, jeżeli jesteście zainteresowani, można poczekać, jeżeli wam wypadnie wtedy wymiana. Słuchajcie, polski oddział Meizu mnie w ogóle ostatnio zaskakuje, bo to już jest kolejny telefon Meizu, gdzie polska prasówka przylatuje w zasadzie chwilę po światowej premierze albo mają najwyraźniej dobrą umowę dystrybucyjną i z jakiegoś powodu im się opłaca po prostu sprowadzać to nowe Meizu. Jest to dosyć przedziwne, ja ciekaw jestem, jak wygląda sprzedaż, bo nie jest to marka jakoś szeroko znana, poza oczywiście tymi specjalistami, którzy się interesują chińskimi smartfonami. Nadal nie jest to marka jakoś szeroko znana w Polsce. Także jestem ciekaw, daj Boże, żeby to się sprzedawało i żeby to były za każdym razem dobre smartfony. Niemniej mówię, jestem ciekaw, jak one się sprzedają u nas. Z nowości sprzedażowych jeszcze Nubia Red Magic w Europie, strój z numerkiem 3, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak. W wersjach 8128 GB za 2100 i 12256 GB za 2600. Ceny są stosunkowo bliskie prawdopodobnie temu, co będzie trzeba zapłacić, dlatego że są chyba z euro przeliczane, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Pojawiła się, słuchajcie, informacja i to oficjalnie na stronach Samsunga o nowym modelu w Galaxy M40. Ja zamieściłem specyfikację w katalogu, dlatego że mam jakby dobre podstawy, żeby tą specyfikację zamieścić. Samsung umieścił również rendery. Nie jest to coś specjalnego, kolejna odsłona serii M. Podobna troszeczkę do tego, co było w serii A na przykład całkiem niedawno, także możecie zobaczyć, porównać. Nie jest to smartfon, który jakoś bardzo mocno odstaje, czy bardzo mocno wyróżnia się na tle oferty Samsungowej, tej, która jest u nas. Pojawiły się, słuchajcie, plotki o elastycznym smartfonie Sony. Sony skoro już nie musi pędzić i się ścigać z kimkolwiek i w tej chwili właściwie jedyna ich rola to jest utrzymać się na rynku ze smartfonami. Może sobie troszeczkę więcej pokombinować, mają trochę więcej luzu prawdopodobnie. Dlatego te informacje o elastycznym, znaczy o elastycznym smartfonie, o smartfonie z elastycznym wyświetlaczem, no nie wiem jak ten smartfon będzie wyglądał. Są fajnymi informacjami, bo może Sony uda się bez presji, bez jakiegoś wielkiego nacisku zrobić coś ciekawego. Jestem, powiem szczerze, ciekawy, co to będzie.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której Jola napisała, to jest rzecz przedziwna. Są takie rosyjskie firmy, jedną z nich jest firma Kaviar, o której pisała Jola, które produkują dziwne obudowy do smartfonów, najczęściej wiążące się z tym, że tam jest złoto. Zrobili, słuchajcie, kilkanaście egzemplarzy, 11, nie, 7, przepraszam, Galaxy Folda, takiego w okładce z Pieśni Lodu i Ognia, czyli z Gry o Tron. Jedną podobno pierwszą wysłali George'owi Martinowi, żeby jak najszybciej ukończył ostatni tom powieści. I ostatnia chyba rzecz, jaką ja mam na dzisiaj, to jest informacja z Europejskiego Urzędu Ochrony Własności Intelektualnej, gdzie została zarejestrowana marka ARK. Marka ARK została zarezerwowana i zarejestrowana przez Huawei i została zarejestrowana, moi drodzy, w kontekście systemu operacyjnego jako Huawei ARK OS, Huawei ARK albo ARK OS. Co oznacza, że w połączeniu jakby z innymi informacjami, które do nas docierają, prawdopodobnie w obrębie następnego miesiąca, jeszcze pewnie przed wakacjami albo zaraz, jak się wakacje rozpoczną, Huawei wystartuje ze swoim systemem operacyjnym. Trzymamy kciuki. Gdzieś tam pojawiły się przy okazji takie uwagi, że no jeszcze trzeba będzie coś ze sklepem Play zrobić, że będzie trzeba coś dołożyć. Ja przypominam po raz kolejny, Huawei ma swój sklep. On co prawda nie jest tak duży jak sklep Playowy i nie wszyscy deweloperzy tam publikują swoje aplikacje, ale to nie jest długi czas. No, jeżeli ktoś chce sprzedać oprogramowanie, to skorzysta z okazji po prostu. To właściwie chyba tyle, ile ja mam. Jeszcze jedna rzecz, którą się mogę z Wami podzielić, bo obiecywałem w zeszłym tygodniu, że pozbieram jakąś informację o dramie amerykańsko-chińskiej związanej z polityką Stanów Zjednoczonych wobec Huawei, ale jak się rozejrzałem, to stwierdziłem, że po pierwsze jest tego straszliwie dużo, po drugie zmienia się jak w kalejdoskopie, dlatego że firmy, które jednego dnia mówią, że kończą współpracę, drugiego dnia tą współpracę wznawiają. Rzecz wygląda mniej więcej tak, jak ja sobie przemyślałem, bo nikt tego głośno nie pisze, ale prawdopodobnie rzecz wygląda na takiej zasadzie, jakby mechanizm powtarzający się, że Stany Zjednoczone straszą różne firmy, te firmy siadają, muszą mieć kawałek czasu, żeby sprawdzić, które technologie, które udostępniają albo z którymi współpracują, znaczy na zasadzie, które współpracują z Huawei, są technologiami amerykańskimi zakazanymi do przekazywania Chińczykom, po czym tą współpracę wznawiają, oczyściwszy swoje umowy z tych technologii, za które ewentualnie Stany Zjednoczone mogłyby im pogrozić paluszkiem i zażądać jakieś odszkodowania. Dokładnie tak jest. Wszyscy, którzy prawie wszyscy, którzy zaprzestali poza Google, bo tam deklaracje żadne nie padły i poza Microsoftem zdaje się, wrócili, producenci sprzętowi wrócili do Huawei. Co prawda ta współpraca została okrojona, niemniej współpraca sprzętowa nadal funkcjonuje zarówno w przypadku procesorów, jak i w przypadku kart pamięci, jak i we wszystkich chyba innych przypadkach, jeżeli chodzi o współpracę sprzętową. Zgadza się, no tak, bo nie ma się ZSD Association, dokładnie tak było, że w ogóle komunikat ze strony Huawei padł taki, że ta współpraca wcale nie została zerwana, że wszystko działa tak jak było, tylko było chwilowe jakby zawieszenie właśnie na okoliczność sprawdzenia, czy wszystko jest zgodnie z tymi dyrektywami amerykańskimi. Okazało się, że jest. Huawei nadal figuruje na liście partnerów SD, także karty pamięci microSD nie znikną, chyba że Huawei się wkurzy i faktycznie przejdzie na ten swój standard nano i pozamiatany. Nie? Natomiast wyobraź sobie, musieliby ceny obniżyć wtedy. Tak, ale wiesz, masowość by sama jakby wymusiła obniżenie cen. Wyobraź sobie, że oglądałem wywiad z założycielem Huawei, z prezesem tym naczelnym, który już bardzo rzadko się stosunkowo pokazuje publicznie dla dziennikarzy. I on tam powiedział, bo padło pytanie dotyczące Apple, że jakby sankcje, które się pojawiły w Stanach Zjednoczonych, jakby bardzo możliwe, że zostały w jakiś sposób zasugerowane przez Apple, że wynikają z konkurencji, w której Apple nie cierpi na swoim rynku rodzimym. I zadziwiła mnie odpowiedź prezesa, dlatego że prezes, słuchajcie, powiedział, że bardzo szanuje markę, że bardzo lubi smartfony, docenia wkład, jaki włożyli w jakby rozwój technologii mobilnej, w urządzeń mobilnych, że oni są troszeczkę jak nauczyciel,
że on się bardzo wiele od nich nauczył, podobnie jak i marka Huawei bardzo dużo się od nich nauczyła i że bardzo ją szanuje i że nie może jej w żaden sposób deprecjonować tylko dlatego, że mają gorszy układ w tej chwili ze Stanami Zjednoczonymi. Zadziwiająca, powiem szczerze, wypowiedź, z klasą jak dla mnie. Bardzo mi się podobała. No i cóż, no czekamy jakby na dalsze odsłony. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale nie powiedział, czy używa iPhone'a. Pewnie nie, używa. No, ja nie sądzę. Na pewno w celach porównawczych. Dlatego, że bodajże jeszcze w zeszłym roku wydaje mi się, że pracownicy Huawei dostali zakaz używania przynajmniej w pracy. Ja swego czasu widywałem bardzo wielu pracowników z iPhone'ami. Ale może mi się stawało. Zdaje mi się, że zakaz wyszedł. Poza tym... Ale chyba w Chinach tylko był, zdaje się, ten zakaz. To znaczy, tak podejrzewam, no, znaczy on, z tego co czytałem, on dotyczył chińskich fabryk, chińskich pracowników. Natomiast... nie wiem, powiem szczerze, czy w tej chwili rzeczywiście, ja nie chcę, broń Boże, obrażać fanów Apple, ale nie wiem, czy te urządzenia nadal jeszcze są na tyle atrakcyjne, żeby je wybierać. Dlatego, że jakby biorąc pod uwagę to, co Huawei pokazuje na rynkach europejskich, co próbował pokazać w Ameryce, to wydaje mi się, słuchajcie, no nie chcę wartościować, bo każdy lubi inne smartfony, każdy coś innego preferuje, ale wydaje mi się, że Chińczycy po prostu Apple prześcignęli, jeżeli chodzi o innowacje. Mam dokładnie te same uczucia. No akurat... W związku z tym, no po co? Po nie prostu. Wiem, czy chyba, Chińczycy... Chyba, że na zasadzie, ale... nie wiem, w ogóle czy to jest nadal jeszcze oznaka statusu, czy... Nie wiem, może czy mieliby wnosić Apple. Ja osobiście, tak wchodząc ci w słowa, też nie widzę powodu, żeby mieć iPhone'a. Miałem wiele lat, używałem iPhone'ów, ale teraz naprawdę nie widzę powodu. To znaczy, to przez długi tak, czas były rzeczywiście bardzo fajne urządzenia, natomiast nawet ostatnio rzecz podnoszona przez bardzo wielu użytkowników, kwestie bezpieczeństwa. Pojawiły się, słuchajcie, informacje, że w bardzo wielu aplikacjach, które są dostępne w sklepie Apple, są po prostu trackery, które bardzo mocno zwiększają ruch wymiany danych na smartfonach, które przeciwne rzeczy robią w nocy na przykład, które potrafią wymienić, nie wiem, 1,5 giga danych na dzień dobry, nie bardzo wiadomo skąd i dlaczego. I to Amerykanie piszą, którzy jakoś niespecjalnie monitorują od po prostu dziennikarzy technologicznych, którzy sprawdzili i stwierdzili, że takie rzeczy się dzieją i padły jakby prośby o to, żeby Apple może bardziej zwracało uwagę na to, jakie aplikacje z czego korzystają i w jaki sposób działają w urządzeniach użytkownika i żeby bardziej restrykcyjnie troszeczkę podchodzić do pozwoleń takich, które są do tych aplikacji. Także, kurczę, nawet ten ostatni bastion, czyli kwestie bezpieczeństwa po prostu, no gdzieś, czy prywatności, gdzieś padły w przypadku tej firmy. W związku z tym nie wiem, co jeszcze wymyślą. Ostatnio słyszeliśmy, czy czytaliśmy, że 11 urządzeń jest w certyfikacji, także poczekamy, zobaczymy, a nuż się okaże, że te nowe z tymi dziwnymi tymi aparatami z tyłu będą śliczne, piękne, będą arcydziełami designu i będą cudownie działały i będą warte grzechu. A właśnie, przypomniałeś mi jeszcze, miałem o jednej pierdółce wspomnieć. Przecieki na temat Note'a 10. Galaxy Note Samsung będzie latem. Słuchajcie, Mam tutaj, Adam tam umieścił te rendery takie, które Geskin zamieścił na Twitterze. No, Geskin, ale aparat z tyłu będzie, o Jezu, pożar się Boże. Popatrzcie, o tak wygląda najnowszy Samsung Note 10. Tak mniej więcej, tylko z przodu no. jak ten mój ma tutaj tego. No to tego nie będzie. Tego tutaj, to tamten ma dziurkę. Oczko. Ale z przodu patrzeć, ale z tyłu. On będzie tak wyglądał, a powinien tak wyglądać do ciężkiej pogody. O, i tyle ode mnie, drogi Samsung. Jedyna rzecz, która tam została zrobiona, to te rogi, które tutaj są okrągłe, tam są troszeczkę bardziej ostre. No ale wiecie, na czymś trzeba te rendery robić po prostu. Nie, w związku z tym. No jeszcze była druga wziął plota. Ktoś i zrobił fake render. Kolejna plota była, że jeden Lixer napisał, chociaż nie Lixer, to taki dosyć szanowany serwis, napisał, że ma nie być przycisków fizycznych, tylko będą takie dotykowe płytki, jak na przykład w HTC U12, ale już dzisiaj koło południa zamieszczałem uzupełnienie, bo inny Lixer powiedział, że nie, jacka na pewno nie będzie, natomiast przyciski jednak mechaniczne będą. Także słuchajcie, giełda ploteczek, ale coś mi się wydaje, że ten Note będzie się mocniej różnił od poprzednika niż generację 8-9. Najbardziej, kochani, mi się podoba, że pojawiły się plotki o tym, że Note ma występować w wersji Lite, która ma być mniejsza. O Jezu, bo będzie mniejszy akumulator. Rozumiecie, do tej pory wszyscy byli przyzwyczajeni do Note'a. No ale poczekaj, mniejsza. Duże ręce, mniejsza.
No mniejsza ma ale być, wiesz, no mniejsza, no zależy o jakim rozmiarze mówimy, mniejsza. No, no to i tak będzie ponad mniejsza, 6 cali jeżeli no dobrze, ponad 6 cali to jest standard w tej chwili dla smartfonów. No wiem, ale poza kiedyś... Samsung ma galaksiaki, które wypełniają jakby lukę i jakby na wszystkich półkach są po cholerę Note Lite. Ja mam pomysł. Kurczę, powinni zrobić Galaxy Note bez rysika. To by dopiero była innowacja. To by była innowacja. Na pewno znalazłby też nabywców taką półkę, na której można go położyć. Ja mam po prostu cichą nadzieję, że te przecieki to jest bujda na resorach i żaden z nich się nie spełni. Mnie najbardziej ta ładowarka 100-watowa, tak? Nie no, ładowarka spoko. To jest dla mnie bomba. Samsung ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne w smartfonach. Pamiętajmy, że ma ogromne doświadczenie w związku z tym, bo się nauczył na błędach i teraz zrobią to dobrze. Tak, no. Na pewno. No, następnego składanego smartfona też zrobią dobrze. Oj tam. Słuchajcie, no jakoś się trzeba uczyć. Można się uczyć na błędach. Tak jak producenci gier na przykład uczą się wypuszczając niedokończone gry i później wydając płatne DLC jako kończące grę, tak producenci smartfonów, znaczy nie, tutaj jak w wypadku Samsunga, nie chciałbym wszystkich innych producentów smartfonów krzywdzić, wypuszczają urządzenia, które nie do końca są dorobione, albo prawie wypuszczają urządzenia, które nie do końca są dorobione. Nie, sorry, oni pierwsi, nie ostatni, nie, ja tylko mam nadzieję, pierwsi. Że kurde... Adaś, nie było... Słuchaj, przepraszam cię bardzo, ja muszę przywołować, no dobra. Bo ich bez sensu bronisz kompletnie. Nie, no bez dlatego, sensu. Dlatego, że no. Nie było takiej afery z wybuchającymi bateriami, nie było takiej afery, jeżeli chodzi o niewypuszczenie, wiesz, gwiazdy, która miała wyjść, która miała być rzeczywiście niesamowitą innowacją technologiczną. W związku z tym, sorry, ale nie, u mnie nie ma taryfy ulgowej dla tego typu rzeczy, bo po prostu nie, no nie robi się tego. To nie jest producent urządzeń, tylko to jest marketingowe sprzedawanie urządzeń, zanim one się pojawią, albo marketingowe sprzedawanie urządzeń, które nie okazują się działać. To, że urządzenia są testowane na klientach, to jest normalne. W tej chwili wszystko jest testowane na klientach, od zmywarki po samochód. No dobrze, no, bo... Adaś, no kurde, no mogę ci dalej sypać przykładami. Żaden smartfon nie doczekał się zakazu wnoszenia na pokład samolotów poza samochodem. A to tak, no to kurde, masz rację. No po prostu mówię, no pewne, co z tego? Pewne rzeczy są. Ale zobacz, z drugiej strony wybuch im telefon, wybuch. Jak się sprzedała kolejna generacja? Kolejna, słuchaj, a widzisz, bardzo dobrze, to jednak się, świadczy o konstrukcji. Jeżeli się, ale ja nie mówię o tym, że to są złe smartfony, czy to, że to jest zła marka. Ja mówię tylko o tym, że po prostu, kurde, no takich rzeczy się nie robi, no. To są rzeczy, które się w bardzo mocny sposób mszczą i zostają gdzieś tam z tyłu głowy, że to są rzeczy, które się nie powinny zdarzyć. No, to jest kwestia tego, bo ja mówię, ja nadal uważam bardzo wiele Samsungów za bardzo dobre urządzenia, natomiast kurczę, no jest jak jest, no i nie można przychodzić na tym do porządku dziennego, bo to jednak się kurczę zdarzyło, już, no. A jak innym się zdarzają inne wpadki. Dobra, kończymy, bo no i tak już przegadaliśmy bardzo długo. Miłego weekendu. Oby wam telefony nie wybuchały. I oby wam się dobrze składały i oby wam się nie rysowały i żebyście nie gubili. Żeby wam nie wypadały. No i oby nas tym razem było słychać. Bo kurczę, się gotowaliśmy dzisiaj bez klimatyzacji. No i miejmy nadzieję, że tym razem mikrofony Zenfona 6 jednak dały radę. Miłego słonecznego weekendu i do zobaczenia za tydzień, miejmy nadzieję. Trzymajcie się, cześć. Cześć.